wygrałem? Trzeba mi się kręci w głowie, tak? Aha. To auto po prostu złapie cię za rękę, jak jest za późno. Aha. A pokazuje ci twoje miejsce w szeregu tak bardzo, jak się tylko da. Masakra, masakra. Po prostu ten samochód, jak wsiadłem na prawy fotel, przewieźli mnie pierwszy raz, pomyślałem sobie, Jezus Maria, to nie jest dla mnie, jestem za stary, to się w życiu nie wydarzy, nie dam rady. Po czym wsiadłem, dotknąłem tylko tego ruchu i on już szepcze do mojego ucha, dajesz po prostu i cię cały czas próbuje kusić cię. Masakra, masakra. Jesteśmy na torze Poznań podczas Porsche Sprint Challenge Central Europe, czyli wyścigi amatorskie, puchar Porsche 718 GT4 Club Sport. A ścigamy się oczywiście o najlepsze pozycje i najkrótszy czas przejazdu tego toru. Dzisiaj mamy ekipy głównie z centralnej Europy, Czechy, Węgry, także Austria, ale też mamy polskich zawodników. Zawodników w różnym wieku, bo najmłodszy z polskich zawodników ma 17 lat. W wyścigu bierze udział także nasz gość specjalny, czyli Jimek, Radzimir Dębski. Tak więc zestaw kierowców jest bardzo zróżnicowany. Czemu w ogóle ściganie, to nie umiem tego sobie wytłumaczyć inaczej niż w tym hałasie i adrenalinie. Jest taki moment, którym już się nie da tego wytrzymać. I wtedy następuje taka genialna, nieprawdopodobna cisza. Moje ulubione uczucie w tym całym ściganiu, jedyne miejsce, gdzie znajduję jakąś medytację i spokój wewnętrzny. Zajmuję się tylko jedną rzeczą naraz, nie myślę o niczym innym. I właśnie w największym hałasie jest taki moment, w którym po prostu nasz organizm zamyka drzwi i samotność w tym kasku genialna. GT4 Club Sport tak de facto jest bardzo zbliżony do seryjnego auta Cayman GT4, który wczoraj wieczorem miał premierę właśnie tutaj na torze Poznań. Tak de facto różnice są trochę w aerodynamice, tylne skrzydło jest trochę większe w porównaniu do seryjnego samochodu. No i oczywiście auto jest trochę bardziej odchudzone, ma mniej elementów wykończenia, wygłuszenia wnętrza, no i ma profesjonalną wyścigową klatkę bezpieczeństwa. A poza tym auta silnikowo, zawieszeniowo, układ hamulcowy to są te same samochody.